Karol Kijewski, Jurand Szczytno, 18-79, lider list. Też minuta 38, ale 52. Daria Domżalska na mecie była, no w zasadzie tutaj pierwsze cztery zawodniczki, bo przychodzą już kolejne czasy, no i minutę 38 otrzymały cztery zawodniczki, ale po kolei 35. Zwyciężczyni, a więc Bochenek na drugim miejscu, Nagięć 52 było po kropce, później Daria Domżalska, minuta 38-74, Martyna Karolczyk bez medalu, 200 później na mecie niż Domżalska. To tylko nam udowadnia, że każda próba jest niezwykle ważna. Lider, jeżeli chodzi o pchnięcie kulą. Ależ radość ze strony Karola Kijewskiego, lidera list i głównego faworyta do sięgnięcia po Mistrzostwo Polski. 16-38 było w pierwszej próbie. Utracił to prowadzenie po świetnym pchnięciu Tomasza Ośkiewicza. Teraz będzie na pewno ponad 16 metrów, jak nie 17 metrów. Sądząc po reakcji zawodnika, Juranda Szczytno będzie rewelacyjnie. 18-28. Pręży muskuły Karol Kijewski. Była teraz znowu moc u Karola Kijewskiego, natomiast sądząc po jego reakcji, nie było to to, co pokazał w serii drugiej. A przypomnijmy, że pchnął na 18 metrów i 28 centymetrów obecny lider klasyfikacji. Ale chyba oddech na plecach Tomka Ośkiewicza czuje Karol Kijewski, więc trzeba odpowiedzieć. Spalony jednak, spalona jednak ta próba. No tutaj potrzeba w tym konkursie, jeżeli chodzi o Kijewskiego, takiego stempla. Takiego stempla, który poświadczy wszystkim kulomiotom, że zawodnik Juranda Szczytno jest nie do zatrzymania, że złoty medal jest jego. I chyba będzie naprawdę dobrze. Jest siła, jest radość. To chyba wydarzyło się to, co mówiłem wcześniej. Ależ to była próba. Tak jeszcze raz w powtórce spojrzałem na to, w którym miejscu kula wylądowała. No i wydaje mi się, że może być ewidentnie pod 19 metr. Jak nie więcej. 18,35, a więc blisko 18,5 metra. No i teraz czas na wykreowanie dobrej atmosfery dla Karola Kijewskiego. Jego rekord życiowy to 18 metrów i 79 centymetrów, jeżeli chodzi o pchanie 5-kilową kulą. Ale chyba jednak to się nie powiedzie. Kijewski pchnął zdecydowanie dalej w piątej serii. Szósta będzie mierzona, ale to i tak nie zmienia jego sytuacji. Karol Kijewski pręży muskuły, bo jest mistrzem Polski do lat 18 w pchnięciu kulą.